pokarm nieśmiertelności, święty Ireneusz z Lyonu. Skoro więc kielich został zmieszany i chleb wyrobiony, przyjmują Słowo Boże i stają się Eucharystią krwi i ciała Pańskiego, z których ubogaca się i wzrasta ciało nasze. Jakżeż więc można przeczyć, że ciało, które żywi się ciałem i krwią Chrystusa i jest Jego członkiem, jest zdolne przyjąć dar Boży, życie wieczne. I dlatego święty apostoł mówi w liście skierowanym do Efezjan: ponieważ stanowimy członki Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości. A mówi to nie o jakimś duchowym i niewidzialnym człowieku. Duch bowiem nie ma ani ciała, ani krwi, ale o owym planie Bożym odnoszącym się do prawdziwego człowieka, który składa się z ciała, mięśni i kości. Ten właśnie człowiek żywi się z kielicha i umacnia chlebem, który jest jego ciałem. I jak krzew winny zasadzony w ziemię wydaje owoc w swoim czasie, a ziarno pszenicy padłszy w ziemię i rozpadłszy się, zostaje pomnożone przez Ducha Świętego, który wszystko ogarnia, a następnie dzięki mądrości zostaje użyte przez człowieka, a przyjąwszy Słowo Boże staje się Eucharystią, czyli ciałem i krwią Chrystusa. Tak ciała nasze przez nie pożywione, złożone w ziemię i rozłożone, powstaną w swoim czasie, bo Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca. On bowiem to, co jest śmiertelne, otoczył nieśmiertelnością, a temu, co zniszczalne, darmo daje niezniszczalność, bo moc Boża wypełnia się w naszej słabości.